Nazywam się Gosia Wańczyk i wiele lat temu narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Dzisiaj jestem w miejscu pełnej Ewangelii. Przyszłam do tego miejsca, do Kościoła Mocy, z religijnego kościoła. W religijnym kościele szukałam Jezusa. Szukałam Boga, którego spotkałam, kiedy narodziłam się na nowo. Dzisiaj mam do was takie przesłanie, że jeżeli jesteś człowiekiem, który szuka Jezusa, albo który gdzieś tam głęboko w sercu tęskni za Bogiem, to chcę ci powiedzieć, że nie znajdziesz Jezusa w religijnym kościele. Nie znajdziesz Jezusa tam, gdzie jest obłuda i kłamstwo. Jezus Chrystus jest żywy, bo ja Go spotkałam. Spotkałam Go i tęskniłam za Nim całe życie, ale nie mogłam Go poznać. Nie mogłam Go poznać, bo byłam okłamywana. Byłam okłamywana rytuałami religijnymi. Byłam oszukiwana tym, że muszę pełnić religijne uczynki, które doprowadziły mnie niemalże do choroby psychicznej, do załamania. Słuchajcie, człowiek, który spotka żywego Boga, pragnie Mu służyć, pragnie żyć w kościele, pragnie żyć z ludźmi, którzy też mają tego Boga w sercu. Ale jeżeli jesteś takim człowiekiem i jesteś jednocześnie w religijnym miejscu, to ja cię chcę dzisiaj ostrzec i przekonać do tego, żebyś nie trwał tam, żebyś wychodził czym prędzej. Uciekaj z miejsca religijnego, uciekaj i szukaj żywego Boga, żywego Jezusa. Masz Ducha Świętego, który cię poprowadzi. Otwórz tylko swoje serce, otwórz swoje serce i zawołaj do Niego prawdę. On ci odpowie tak, jak mi odpowiedział 5 lat temu. Przyprowadził mnie właśnie tutaj, do Kościoła Mocy. I teraz chcę głosić właśnie, że On jest żywy i On mnie uwolnił z wielu chorób. Te choroby przyszły do mnie właśnie też poprzez kłamstwo trwania w religijnych uczynkach. Przyszły do mnie różne obsesje, lęki. Przyszły do mnie myśli, że Bóg mnie opuścił. Przyszły do mnie myśli, które były kłamstwem na temat Boga. W ogóle nie znałam Jezusa. Kiedy przyszłam do kościoła, stwierdziłam, że po latach trwania w Słowie Bożym, w takim służeniu Bogu, że ja tak naprawdę nie znam Jezusa. I to jest prawdą. To jest prawdą, że Bóg jest duchem i nie można go doświadczyć w żaden inny sposób, jak pójść za prawdą Słowa Bożego i za Duchem Świętym. I kochani, my dzisiaj uzdrawiamy chorych i uwalniamy zniewolonych. Przyjdźcie do nas, przyjdźcie do Kościoła Mocy, bo jesteśmy Kościołem pełnej Ewangelii i takiego Kościoła potrzebuje nasz kraj. Wielu ludzi jest zniewolonych. Wielu ludzi znam, którzy kochają Boga, ale nie mogą jakby doświadczyć pełnej wolności. Ja odkąd znalazłam się w Kościele Mocy, doświadczam tej wolności, słuchajcie, w coraz większym stopniu. To jest niesamowite, że wcześniej zderzałam się ze ścianą, a dzisiaj przychodzę do Boga i mam z Nim kontakt. Bo ktoś mnie tego nauczył, słuchajcie. To nie jest tak, że idziecie do kościoła i od razu sami wszystko potraficie zrobić. Musicie spotkać też człowieka, który was poprowadzi, który wam pokaże drogę. I dlatego głosimy Ewangelię. Jesteśmy kościołem apostolsko-proroczym. Każdy wierzący w Jezusa potrzebuje nauki apostolskiej i my głosimy naukę apostolską. Nie każdy jest apostołem, nie każdy jest ojcem duchowym, takim, który przyprowadzi cię do prawdy. Zaufaj tym, którzy mówią ci teraz prawdę. Zaufaj nam i zainteresuj się, poszukaj nas w internecie. Jesteśmy
na Facebooku Kościół Mocy. Zapraszamy, kochani. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, aby zbawić każdego z was.